Witam Was tutaj, cześć, cześć, wnosz. Zapraszam Was na kolejny odcinek z City Skylines PlayStation. Przepraszam, City Skylines Industries. Już nie będę tutaj kręcić, jest późna godzina. Odcinek, mam nadzieję, że będzie krótki. I od razu jeszcze zanim zaczniemy nasz odcinek, powiem Wam, czemu tak ostatnie odcinki się pojawiają tak dziwnie. Bo miało się pojawić Awiznosz poza prawem, City Skylines Snowfall, wszystko miało się zupełnie w innych datach pojawić. Czemu? A no bo wysyłanie odcinka ostatnio u mnie trwa w ten sposób, tak jak normalnie było, wszystko ładnie, pięknie szło. Tak teraz, kiedy odcinek wysyłał się 3 godziny, no dobra, to powiedzmy, że przeżyje. A teraz, kiedy odcinek się wysyła całą noc i jest mu jeszcze mało, w skrócie, ponad 10 godzin i cały czas jest mu jeszcze mało, no to niestety, ale odcinki się tak pojawiają. Dobra, ale mam nadzieję, że trochę już z tym będzie lepiej. Wracając do naszego miasta, dziś bym się farmingiem bardziej zajął, ale widziałem tutaj ten nasz dworzec kolejowy. O, dokładnie. I tu jest jakaś naprawdę kupa ludzi. Tak, tu miałem puścić Bambaja, tym się możemy dzisiaj nawet zająć. Ale po pierwsze nasz farming. I tak, z tego co pojmuję, tak, wiesz, to jest nasza ruda. Skład na rudę. Bym bardzo chętnie przeniósł sobie go zupełnie gdzie indziej. Nie wiem, naprawdę póki co mnie nie interesuje, gdzie ma go tutaj nie być po prostu. O, tutaj właśnie, dobra, świetnie. Daleko trochę, ale dobra. No i tak, i tutaj, po pierwsze, czemu ta droga jest tak dziwnie wybudowana? Czy ona nie może tutaj pójść trochę dalej? Tak, 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 oczywiście dziś idziemy z farmingiem, wyłącz G. Okej, dobra, to rozumiem. Rozumiem, jaki był twój problem, gra. Teraz twoje błędy nie zostaną przebaczone. Spokojnie, spokojnie, o to się nie bój. Właśnie, autobusy. Może kiedyś się pojawią w tym mieście autobusy, ale to w przyszłości. Tak, ogólnie święta idą, a my tutaj nie mamy śniegu niestety, no cóż, tak już bywa. Tutaj akurat co, ale tutaj to nie ma trochę zbytnio jak zrobić śnieg. Więc tak to już no niestety będzie. Tak z ciekawości. Okej, dobra, jeżeli jest tutaj tak ładnie wychodzi, czekaj, to tutaj też tak powinno dojść, o dobra. No i nasz Bambaj powinien jeździć, jak jeździł, tak jeździć. A czekajcie, bo muszę, ostatnio dawno już nie grałem, muszę sobie zruszyć paluszki, żeby mi tutaj wszystko dobrze jeździło. Tak, tu widzę, że korki jak korki są i będą. I sądzę, że póki co tutaj jeszcze nie ma takiego dużego skrzyżowania, no bo tutaj nie ma. To tak, widzę, że duży popyt jest ludzi, którzy by chcieli zjechać tutaj w dół. No nie powiecie, że nie. Więc jeżeli wam powiększę tutaj zjazd, to tutaj, to może on trochę polepszy sytuację, nie wiem. Dobra, na razie tego nie będziemy zabudowywać tak konkretnie jeszcze. Tak, to możemy usunąć. No niestety były tam nasze drzewka, ale no cóż. Dobrze, idziemy do farmingu i tak, ponieważ tutaj mam nasze sady. To ja tutaj będę te nasze sady sobie dalej ciągnął, bo one tutaj całkiem ładnie tutaj produkują się nam. I tak, ci tutaj już nam marudzą, wszyscy widzimy co jest nie tak. Ale zanim się tutaj zaczniemy przejmować tym dlaczego im tutaj jest tak niedobrze i w ogóle, bo mnie to na razie nie interesuje kompletnie, to sobie dajmy tutaj pola uprawne, no tak tutaj do góry, co nie? Oj, coś się trochę przymula dzisiaj gra. Oj. To nie jest dobra wiadomość, ale dobra. Okej, czy on mi tutaj ładnie wejdzie? Okej, ładnie wejdzie, dobra. To poczekaj, zobaczmy jaki jest problem w tej naszej... Kudę. Czy wiem, że mam jeszcze odpalonego w tle chrama, bo się wysyła wasz jeszcze inny odcinek, ale... Nie musi też tak tragicznie wszystko działać. Dobra, mąki jest dobrze, produktów zwierzęcych jest mało. Okej, dobra. To żeby produkty zwierzęce się tworzyło więcej, trzeba dawać rzeźnie albo góra coś takiego. Czekaj. O, to mi tutaj wejdzie. Czyli takie pola uprawne mi się tutaj tak właściwie przydały teraz. Czekaj, właściwie to my tutaj możemy tutaj powiększyć naszą dzielnicę. O, dokładnie. Tak. Tak, tutaj to na razie tym się nie przejmujmy, jak to tak wygląda, bo tutaj tu jest akurat cały czas trochę dziwnie z tymi strefami w ogóle, ale dobra. No i tak, mamy coś takiego jak pole, czekaj, jak to się nazywa? Duże pastwisko, dokładnie. I z pastwiska dużego ile otrzymujemy? Otrzymujemy 5600, a z tego otrzymujemy 4800, czyli pastwisko jest lepsze, większe, ale lepsze. I sądzę, że tutaj taki parę pastwisk możemy właściwie poustawiać. Bo tam wiem, jest droga i tak dalej, ale trochę pastwisk też nie zaszkodzi chyba nam tutaj.
Okej. Okay. Dalej nie pozostawiamy, bo jest... No widzicie, jaki pokazuje się komunikat z tymi hasami. No. I w tym miejscu sobie po prostu nie, dobra, to nie to. Pola uprawne. No bo pola uprawne akurat są najbardziej potrzebne, bo one są podstawą do wszystkiego. Dobra. Tu sobie wyrównajmy teren. No i wy na razie tutaj będziecie wszyscy zrządzić, bo nie macie jak tutaj funkcjonować. Czy to jest magazyn wydobywczy? Tak, dobra. To tak, szczerze powiedziawszy, ten magazyn dający skąd na pewno stąd wywalił. Bo on mi tu jest kompletnie po nic potrzebny. Bo tutaj to wy nic już nie wydobywacie teraz. Na pewno nie. Mogę go teraz tutaj przenieść, ale żeby dać go na pusty. Tak samo ty, na pusty. Nie, na pełen, na pewno nie. Opróżnienie, bo obydwa się opróżnicie i będzie dobrze. Tu jest jakaś huta szkła. Hutę mogę, żeby sobie przenieść gdzieś, nie wiem. Tak, on tak jakoś trochę dziwnie staje, ale dobra. Okej. Jeżeli w taki dziwny sposób tutaj się trzeba postawić, to nie wiem, czy tutaj gdziekolwiek ci znajdę miejsce. Tego nie przewidziałem akurat. Bo tak dziwnie budynków to już dawno nie pamiętam, żeby stawały. Może tutaj? Nie. O, tu ładnie będziecie. No, a to póki co tutaj. Tak, więc tutaj są ludzie i baloniki nawet nasze latają. Właśnie, poczekajcie, bo co jest tutaj z naszym tym tutaj, tym? Bo pamiętam z tego, co pamiętam, już dawno odcinek nagrywałem swojego. To jacyś ludzie tutaj byli chętni, ale nikt nie jedzie do naszych balonów, nie wiem czemu ostatnio. Tak. No niestety tak to wygląda. Korki kolejowe, jak były, takie są. Śmieci mi się, nie wiem czemu cały czas odpalają. No i właśnie, i tutaj trzeba trochę przybudowywać to. Bo tu mamy strasznie duże co to jest? To są baraki. Wydajność 160%. A tu pokazuje wydajność? Nie. No. Mamy coś takiego jak urząd pocztowy tutaj wciśnięty w sam środek tego... No, takiego centrum wszechświata. Można wnętrz powiedzieć. Na razie za ciebie przesuniemy tutaj. Tak, bo tu trzeba wszystko trochę przebudować. Oczywiście tym bambajem się dzisiaj jeszcze zajmiemy. Ja go mam cały czas w planach, co nie? On tam jest w tej mojej głowie i będzie, jeżeli nie zapomnę. No bo tutaj te małe pola uprawne są już, to możemy sobie poustawiać takich małych zupy. Ciach, ciach. Ciach. Okej, dobra, tutaj będzie problem, bo jest nie ta dzielnica, ale to możemy sobie akurat całkiem prosto załatwić. Znaczy bardzo już ta dzielnica. I tu chyba z tego, co mi się wydaje, pastwisko będzie idealne, a dokładnie na szerokość. Czy tutaj to... Widzę, że nie jest dokładnie takie pewne. Ale wracając do siebie, poczekaj. Tak. Tutaj ten urząd pocztowy zaraz wyrzucimy stąd. Bo on tutaj na pewno nie będzie go tutaj wcześniej dłużej. Na dłuższą metę to on na pewno stąd wyleci. Pytanie jest tylko, jak długo się utrzyma. Dobra, z tego co mi się wydaje, musimy to zrobić w ten sposób. Czekajcie. Tego jeszcze trochę nie rozumiem. Czemu ty mi się nie chce do tej drogi postawić? O, dobra. Postawiłeś się. I to chciałem usłyszeć. Bo tak, bo tutaj mamy trochę baraków. Baraków. O, tutaj poustawianych. Ja bym sobie je tutaj właśnie przedstawił w tego typu miejsce teraz. Bo tą drogę będziemy wyburzać całkowicie. No to te budynki to akurat... Nad nimi to jeszcze popracujemy. No i tak, to trzeba wyburzyć. Poczekaj, bo jak tutaj było z tą drogą? To była tak, ta nasza główna taka tutaj ta autostrada przez to wszystko jechała. Ona tutaj to będzie ta cały czas taka autostrada, tylko trochę to będzie inaczej wyglądać zupełnie. Dobra, tu widzę, że jest jakaś taka droga pseudo. To można wyburzyć ją właściwie. Takich osób nasz traktorek i traktorka nie ma. Hehehe. Tak właśnie. Właściwie to pole uprawne teraz możemy coraz więcej ich tutaj stawiać. Czekaj. Bo mi tutaj się trochę to nie podoba, jak tutaj to wygląda tutaj z naszą powierzchnią. No i tutaj na duży. I tutaj to proszę o wyrównanie, proszę bardzo. Tak, bo ja tutaj to wydobywałem, wiecie, złoża. Ale już tutaj złóż nie wydobywuje, więc tak właściwie to możemy tutaj sobie wszystko już naprawić tak, jak to było wcześniej. O, dokładnie, tak na przykład tutaj też trzeba byłoby naprawić nasz grunt. Dobra, no i tu po tym to już możemy tak właściwie jechać dalej. Czyli tutaj. No i tutaj będzie kolejny nasz punkt zaczepny, jest gdzieś tutaj. No i ten to już na pewno musi być tutaj wjazd do drogi, bo to jest... Już dosyć długi kawałek bez żadnego zjazdu. O, tu w ogóle są światła. Ciekawe. Tak, tutaj to
w kolejne świata. Ciekawe. Ciekawe, ciekawe, ciekawe. Tutaj... Tu jest trochę lepiej, jak to poprzestawiliśmy, ale i tak to nie jest jeszcze idealny nasz system. Ogólnie ta farma to jest strasznie wielka. Tutaj tak, tu będzie do przebudowy jeszcze ta część, pewna. Tutaj jest w miarę dobrze. Tylko tak, stąd byśmy sobie pociągnęli drogę dotąd, o dokładnie. Dobra, tu powoli, powoli, całkiem dobrze to rzeczy trzeba wyminąć. Dobra, czy ty się już opróżniłeś? Opróżnianie. Razem zapełnieniem pusty. Świetnie. A ty? 2%, dobra, to ty jeszcze możesz tutaj postać, bo jeszcze jesteś coś tam. Coś w tobie jeszcze jest tam. Okej, okay, dobra, tutaj dotąd droga. Tu, tu. I tutaj, proszę bardzo. Tak, tak, tutaj będą później wszędzie farmy. Tą rudę będziemy mogli po prostu z jakimś czasem po prostu usuniemy ją, bo ona tutaj nam nie jest niezbędna póki co. Dobra, no i tak, póki co to jest budynek utrzymania zakładów. Dobra, to on musi należy tutaj zostać. Tak, to póki co już niech tak tutaj wygląda, jak wygląda. No i tak, ta nasza główna droga. Mamy właściwie dwie opcje do wyzwania. I nie mam tego pojęcia, która jest lepsza. Więc poczekaj, zróbmy sobie najpierw pole uprawne. Jeżeli tu sobie damy duże pole uprawne. Jeżeli, to jest dobrze powiedziane, jeżeli. Bo widzę, że coś tutaj jest jakiś problem z gruntem. Czy... Szczerze, to się jakoś tak politycznie dziwię, ale... Ale nawet przesady. To, że jest tutaj bardzo stromo, a jest, to nie znaczy, że od razu nie możecie się już tutaj nic budować. No proszę was. Czekaj, czekaj, czekaj. Przyspiesz trochę, okej. Okay. Tutaj, tu, tu i tu. I tu podnieś to, podnieś, podnieś, podnieś. Dobra, dobra, podnosimy i świetnie. No i czy teraz mi to kurczę wejdziesz? Ja sądzę, że coś z tym budynkiem jest nie tak, bo on by tu już mi normalnie wszedł. Pewnie tu się szklat nie chce zbudować i jest problem. Pokaż. Nie, normalne. To czemu możesz tutaj nie chcesz się postawić? Przecież tu nie ma prawie w ogóle... No, tu jest trochę rzeczywiście grunt. Tu jest rzeczywiście trochę grunt zepsuty. No, przyspiesz to. Tak, zobaczmy, czy teraz będzie lepiej. No, teraz to już pojechałem na maksa, ale no zobaczmy. Okej, tutaj aż tak dobrze to nie jest. A no tak, bo tu jeszcze jest ten jeden dawężnik, trzeba to podnieść. I czy te, jeżeli teraz będzie dobrze, to się zdziwię. To będzie naprawdę dobre. Nie. Czekaj, może trzeba wyburzyć tą drogę. Bo ona tutaj rzeczywiście trochę psuje. To, ale no bez przesady. No kurczę, ja tutaj chcę to... Ja tutaj akurat ten punkt chciałem postawić sobie do odmierzenia odległości. A tu kurczę, no nie ma. Dobra. Mamy to postawione. W związku z czym wyrównaję sobie teren dotąd. I możemy to sobie wyrównać w dół. Tak. Tutaj te pole uprawne tak będą niestety dziwnie wyglądać, ale no. Ale no cóż człowieku powiesz. Czy teraz to wejdzie? Nie wejdzie jeszcze. Jeszcze. Może w tą stronę bardziej trzeba pójść. Dawaj teraz. Próbuj. Zbyt same zbocze, ale gdzie? Tutaj, no tutaj to się nie liczy, tak? Może trzeba to było najpierw trochę wyrównać ten teren? Może, kto wie. Czekaj. Może zrobimy to w ten sposób, że teraz będzie wyrównany teren. O, dokładnie. Nie. To jeszcze jest nie ta bajka, dobra. Ale do tego jak wyrównamy teren, poczekaj. Let's try now. Czekaj. Kurczę, no. Czemu możesz tutaj się nie chcesz postawić? Okej, okay, to znaczy, że... Ta. To jest chyba zbyt duża wysokość dla tych dwóch. Zresztą też w sumie jest. Dobra. W takim wypadku zrobimy to trochę w inny sposób. Oczywiście, że ja mam plan awaryjny, tak? Chyba nie sądziliście, że ja nie mam planu awaryjnego.
Dobra, jeżeli jest tutaj z tym problem, bo jest ewidentnie, to my wyrównujemy sobie teren do tego. Tamto to niestety tego nie wyrównamy. Jest dużo ziemi, kurde. Akurat tego się nie spodziewałem, ale dobra. Wyrzuć gdziekolwiek. Wystarczy teraz zrobić jakieś tam górki, lerwo, co gdziekolwiek, bo teraz to wiesz, mamy już tutaj tyle tej gruntu możliwości, że to jest mniej dla mnie teraz ważne. Ważne, żeby tutaj się to wybudowało. Dobra, powiedzmy, że mamy kawałek. No. I tak, tutaj ta droga musi koniecznie podjechać trochę pod górę. Bo tu musi się to połączyć, co nie? Halo, gra, to nie jest SimCity, a czekaj, tworzenie paczki jeszcze, okej, dobra, już jest lepiej. Dobra, z tego co rozumiem, możemy zrobić jeszcze bardziej zjazd w dół tutaj. Tylko tak, mamy problem z gruntem, bo mamy go za dużo. Wywalmy go trochę na razie tutaj, co nie? A tutaj sobie go... jeszcze może trochę go ubyć. Dobra, no i tak, zobaczmy, czy teraz mi tutaj ładnie zjedziesz tą drogą. Okej, okay, zjeżdża naprawdę... jakby to powiedzieć... ładnie. Stromo, ale ładnie. Dotąd i dotąd. Okej. Okay. I tak samo tutaj. No. Zaczynamy się dogadywać, Skiskany. Zaczynamy się dogadywać. Kurczę, co to jest, żeś tutaj zrobił? No to jest, tutaj mi skręcił za drogę. Dobra, mniejsza z tym. Ważne, żeby działało tak, jak ma to działać. Czyli, w skrócie. Jak mamy... ten długi... to on mi tutaj nie wejdzie, co nie? Ale w tą stronę... też mi on nie wyjdzie, co nie? Gdzie w ogóle tam jesteśmy czasem? Okej, dobra, ja tutaj maluję za sobie grądzę. Ale jeżeli zrobimy z kolei w ten sposób, to już mi tu kurczę wejdzie. I to tylko zależy od perspektywy, co nie? Że tu wejdzie, tu nie wejdzie, a jak odpowiednio pokręcisz, pogłówkujesz, to wejdzie wszystko. Nie, tą drogę przesuniemy sobie. Tą drogę możemy sobie trochę... o, dokładnie w dół tutaj. To nie jestem przekonany, czy mi ładnie zejdzie w dół, ale spróbujemy, tak? Włącz mi G. Czasami się przydają linie pomocnicze, no. No niestety się zdradziłem, ale czasami się przydają. Dobra. Dwa takie pola uprawne, proszę bardzo. No i tak, czy ty mi tutaj, no właśnie, widzę. To było do przewidzenia. Podciągnijmy dotąd. I tak. Pomysł był w miarę prosty. Gorzej z jego wykonaniem. Okej, dobra, dotąd zjedziesz, świetnie. Teraz widzę, że tutaj jest... ale tu jest problem. Powinien tu być jakiś time. Bo to tak można w nieskończoność tym się bawić. Dobra, tutaj zrobione, tu zrobione. I tu podłączone, proszę bardzo. Ładnie, ładnie, wygrałem, dobra. A teraz wracając do konkretów, po co ja w ogóle tutaj zacząłem z tym walkę. Ponieważ tu miała zostać przez to dzięki temu puszczona droga. I widać, że jeszcze możemy postawić tutaj dwa pola uprawne i... dzięki temu. I stąd. Tak, stąd. A nie, dobra, jest jeszcze gorzej, ale dobra, mniejsza z tym. Będzie jechać sobie droga tutaj, tutaj, no i tu będziesz wjeżdżać. A póki co proszę bardzo, taki ładny zakręcik. No i tak, i tutaj musimy to sobie podłączyć, ponieważ tu jest góra. No, to akurat widać. No to sobie tu po prostu zrobimy taki dojazd. Więc tutaj, proszę bardzo, macie dojazd, wspaniały. No i tutaj możecie sobie po prostu zjeżdżać, co nie? Dobra, tak, tu jest nasza poczta, którą zaraz sobie z tym wywalimy. I tak, ponieważ tutaj widzę, że mamy parę naszych budynków, które niekoniecznie by chciały zostać wyburzone. Ciekawe czemu. To możemy trochę sobie tutaj z niej... powiedzmy, że się dogadamy. Dogadamy się. Ja was nie wyburzę, a wy coś mi dacie, co nie? No i tak ładnie. I wszyscy będą zadowoleni. Z tym bambałem to się zastanawiam, że chyba jednak go dzisiaj nie będzie, ale... ale chciałem. Miałem dobre intencje, tak? Dobra, tutaj jeden ten budynek.
Dalej, kolejny ty. Dobra, świetnie. I tam mamy ten wielki to. Wiesz co? Czekaj. Ciebie to mogę wyburzyć tam. I wiem, że tam naprawdę tego było dużo, ale no niestety, ale... Ale mój limit pojemnościowy został wyczerpany. Bo już naprawdę tego typu budynków mamy strasznie dużo w naszym mieście. A ja też nie chcę trochę przesadzać z liczbą ich tutaj w naszym mieście. No a ciebie możemy też przenieść. Dalej. Okej. Okay. Tak, tutaj gdzieś mamy też nasze... tam... No wiecie co postawić. Dobra, tutaj. Tu jest akurat całkiem już prosto, z tego co widzę. Tak, poczta. Poczta też tu musi być. Tylko jakbyśmy pocztę może w ten sposób postawili. Czy to nam cokolwiek pomaga? Chyba nie. Bo tak, bo oczywiście ten sobie przestawmy, bo on tutaj jest potrzebny z tych budynków. No a to nie, to sobie pocztę przestawmy w ten sposób. I wtedy... Tak, to strasznie dużo tego nastawiam. I wtedy... Możemy wziąć jeszcze to. Dobra. Jest. I... Baraki, dobra, no te wywalimy. Tak samo jak i ciebie. Dobra, no i tam drogę żeby wyrzucić. Póki co. Ten budynek tutaj póki co stoi do tego postawiony. Czy my możemy ciebie przystawić wedle twojej strefy? Nie, nie możemy. Czekaj. A wygruntować tutaj teren? Bo tym mogę się zająć. Kurde, no. Klikam, że na takim poziomie masz się wygruntować. To na takim, a nie na żadnym innym. Fajnie z ciebie. A dokładnie. Też sądzę, że będziesz zachwycony. Ja. Chyba on musi to być jednak podłączony do tego. Tak, tak mi się coś wydaje, że jednak budynek zakładu utrzymania. A to jest budynek zakładu utrzymania parku. Co on w ogóle tutaj robi? Ja, nie, to możemy was tutaj wyrzucić całkowicie z tego. To jedzie. Co tu robi budynek utrzymania parków? Zacznijmy od podstawy. On jest w tak strategicznym miejscu, że to nie jest dla kompletnego miejsca. Taki budynek możemy sobie postawić, nie wiem, na przykład tutaj. Ale nie w takim miejscu, no to nie ma w ogóle sensu. No dobra, to jest to. Do przebudowy tutaj wszystkiego. Stąd prowadzimy sobie naszą prostą drogę. O, jak ładnie wjeżdża. I tutaj będzie po prostu ładny wjazd. Oczywiście skrzyżowanie trzeba wyłączyć, bo ja na to się nie zgadzam. Dobra, tak, tutaj widzę, że my tak. Okej, sady jakieś tam. Dobra, no i tak, tu bym chyba zachętnie. Tu jest jedno pole wolne, uprawne. Ojejku, coś forsa się kończy. Coś się forsa kończy, powiem wam tak. A to niedobrze jak się forsa kończy, mamy 19 tysięcy. To jest trochę mało, ja chciałem bambajem mam tu puścić. A wy tu mi kurczę nie chcecie składać podatków. Jak gdyż tak, jak wy taką rzecz też możecie? No a tu jest bardzo piękny ten węzeł, nasz bambajowy. I bardzo chętnie bym puścił tu jeszcze jakiś jeden bambaj, ale z tego co pamiętam, tutaj już jest bardzo napchane. I tak. Musimy go na pewno... Znaczy tak, bambaj koniecznie musi być podłączony z jakąś linią. To jest niestety fakt. Ale możemy na przykład zrobić, że on jedzie tutaj i tu zawraca. Tak, bo tu jest takie miejsce, gdzie może zawrócić spokojnie, nie? No. I tym się zajmiemy. Mówiłem, że dzisiaj będzie, to już niech będzie, co nie? No i te bambaje sobie, jak jedną sobie tędy, tu już zwiększy rzeczywiście skrzyżowanie, to będą jechać sobie dotąd. I tu. Tak? Dobrze mi się wydaje, czekaj. Gdzie tu jest przystanek? Czekaj, pokaż. Pokaż mi tu przystanek. No, przystanek jest tutaj. To my ten przystanek przestawimy trochę. Przystanek będzie tu, po pierwsze. Ciach. Ciach. Jeszcze jeden? Nie, to po prostu nie został przystanek. Okej, okay, dobra. No. I tu będzie zjazd. Tak właściwie tak tutaj się wydaje. Tak jak teraz mi się tutaj to wydaje, to byłoby lepiej. Gdyby to wyglądało w ten sposób. I tutaj zjazd w dół, bo on tu musi być zjazd w dół. Kurde. Dobra, czekaj, daj krętą. Okej.
No, kurczę, żeż ty też. Wyłącz. Nie, odcinka, są dobre akurat. Wyłącz content. No tu się przydawało akurat, ale dobra. Jeszcze w dół jeden. Tak, tu widzę, że jest jakiś kompletny problem z wybudowaniem tego, ale dobra, powiedzmy, że tu będzie dobrze. Tu sobie zmienimy kierunki oczywiście tego. I drugi pas z kolei będzie jechać tutaj. Tak, tutaj, tutaj i tu w dół. Okej, dobra. No, stąd z kolei ty jedziesz tak samo tutaj, bo tutaj ogólnie będzie połączenie, co nie? Przebudzenie mocy. I tu będzie zjazd oczywiście w dół. Obydwa będą jechać. A ten będzie sobie tutaj wjeżdżać. O, dokładnie. I nasze to coś musi przyjechać pod tym kurczą wszystkim. O, dokładnie. No, zakręty tutaj są wspaniałe. I tak właściwie to on aż tak bardzo tutaj nie musiał zakręcać, ale tu mamy kolejną tą naszą autostradę. I ja wolę z nią tutaj nie zadzierać, więc proszę bardzo. No i tak, ponieważ tutaj wszystko zaczyna już wyjeżdżać na powierzchnię. No, niestety. To my sobie damy poczekaj. Daj tutaj, tu, o, dotąd. Jedzie. Dotąd. I czekaj, co tu jest? Czy tu jest nasz park? Nie, tu jest stacja pociągowa, okej. Czy obok stacji pociągowej jest duży duch? Nie ma dużego duchu. Świetnie. To tu będzie wyjeżdżać bamba. Chyba nie będziecie źli, co nie? Że mam na mnie konkurencję. Skąd, że znowu? Dobra, no i tutaj. I tutaj daj krętom. Czekaj, włącz mi je. No powiedzmy. Właśnie kontrola trzeba włączyć, dobra. No i tu powiedzmy, żebyśmy zrobili sobie nasz bambaj. Bambaj by jechał stąd. Dobra, no i tu wyjeżdża, czyli tak, to jest zrobione. Dajmy sobie wyjazd. Czekaj. Nie wiem, na którą stąd tak właściwie. Podnieśmy się. No bo tak, bo tu mamy naszą stację, to może pod stację zróbmy rzeczywiście dojazd. To jest akurat dobry pomysł. I czy tu nie była droga jedna kierunka, bo tak się zacząłem już zastanawiać. W sumie możemy tutaj zrobić takie rondko. Bambajowe przy okazji. Ciach, ciach, ciach. O, dokładnie. Dobra, no i z takiego rondka bambajowego nasz bambaj po pierwsze. Zamiast taką po prostu, że będzie tutaj robić taką rundkę swojego. To będzie najlepsze. Tu wyjedziesz. Nie, tu do ostatniego nie będziesz aż tak daleko jechać, bo po co? Tu dotąd. Dotąd. Tu przejedziesz się tą naszą aleją. Tak, bo tutaj właśnie taki był pomysł, żeby tutaj kawałek przebudować tej alei. Czekaj, tu właściwie też możesz jeszcze chwilę pojechać. Z kolei stąd będzie mieć skrót, to wyburzymy. Tak, bo tutaj to akurat trochę jest nie po drodze, to skrzyżowanie. Tak, pamiętacie jak to mówiłem, że będzie krótki odcinek? A jakoś tak wyszło, że nie jest. Jakoś tak wyszło. Dobra, no i tak, i tu koniecznie musi być pod bramę parku, bo to jest jeden z głównych punktów. Jedziesz tutaj, o właśnie, jeszcze pod tym. Tutaj. No jest brama główna parku. No. I gdyby nie to, że tutaj będzie nasz... Okay. Tak, jest tutaj miejsce? Jest. Tak, bo my tutaj sobie puścimy nasz bambaj, aby jechał dalej tędy. No i gdzieś tutaj właśnie, w tym miejscu, on sobie tutaj skręci. O, dokładnie. I sobie tutaj dojedzie dotąd. Czekaj. Tylko mi tak, trochę mi się to nie podoba ten zakręt. Czekaj. Powiedzmy, że jedzie sobie stąd. Dotąd. No i powiedzmy, że dotąd. Już niech będzie, tak jak tutaj włożyliśmy to. Tam dzielnicy trochę kawałek. To niech tak rzeczywiście już będzie. Proszę bardzo, dobra. No i dotąd i stąd.
Czy będziemy tutaj aż tak bardzo psuć tą dzielnicę, czy już puścimy jakoś po prostu tą linię bambojową? Czy jeszcze tutaj kawałek nie... Dobra, już... To nie byłoby symetrycznie, dobra, niech będzie. To jeszcze tutaj... Nie, da, bez przesady. Jeszcze tutaj kawałek sobie dojedziesz dotąd i stąd jedziesz już sobie tutaj do tej drogi. Tu i dojeżdżasz tutaj, dobra. No i tak. Pójdźmy sobie naszą linię bambajową. Nasza linia bambajowa zaczyna tę pasę nigdzie indziej jak przy tym parku. No i tu swanego widzę, że jest całkiem dużo linii. No i tak, zaczniemy sobie naszą linię stąd. Tak, tak, bo tu jest jakiś przystanek. Tu będzie kolejny przystanek. Tu jest kolejny. No i tutaj ogólnie w tych samych miejscach, bo tutaj nie będą się pościć, żeby przebyć. Przy okazji będą mogli tutaj dowozić ludzi do pracy, więc po prostu podwójne dwa w jednym. Dobra, jedziesz później tutaj. Tutaj, tak, tu będzie tłum. Tu niestety z góry mówię, tu będą tłumy. No i tak, i tu sobie już skręcasz na własny zjazd. I kolejny dopiero przystanek jest gdzie tak właściwie? A, dajmy sobie jeden tutaj i drugi tutaj. Już niech będzie. Jeden tutaj jest tutaj pod i drugi jest tutaj pod. I on tutaj później sobie, ta nasza wspaniała linia wyjeżdża, tutaj właśnie ten przystanek specjalnie zrobiliśmy. No i stąd to już idziesz sobie spokojnie tą samą trasą, dojeżdżając do tego naszego parku. Tak, to jest taki łącznik tych ważniejszych, taka trochę linia turystyczna to będzie. Ta bambajowa, ale sądzę, że powinno tutaj się tym naszym ludkom to spodobać. Tutaj, tutaj, no i tutaj. Świetnie, i teraz tylko zmieńmy kolorek tej linii, bo nie chcę się pomylić, proszę bardzo, taki żółtawy. No i teraz, z tego co pamiętam, zepsułem właśnie mój pomysł. No. Tak, zepsułem. Ponieważ ta linia miała mieć też tutaj przystanki. To poczekajcie, pododawajmy te przystanki tutaj. Kolejny przystanek będzie tutaj u tych ludzi. Tak, bo ona miała jechać tutaj jedna w tą stronę, druga w tą. To jest wedle jednych z tych moich ulubionych patentów. No, później tu będziesz mieć przystanek gdzieś. Ma to sobie tak trochę będzie siedzieć po tych dzielnicach. Tu koniecznie przystanek tutaj, o tu. Później niech będziesz tutaj. O, proszę bardzo, jak ładnie. Tutaj, tu będzie tutaj pod tym. Bo tu musi być jeszcze jeden oczywiście pod wejściem do parku, bo to jest ważne. Ważne miejsce w tej dzielnicy. Kolejny przystanek zrobimy sobie tutaj. Kolejny dla równowagi będzie właśnie też tutaj. Z pewnego tyle możemy przesunąć trochę... A nie, dobra. On tutaj jest dobrze postawiony. No i czy tutaj jeszcze jakiś jeden postawić? Możemy tutaj jeszcze taki jeden, o, proszę bardzo. No i teraz w drugą stronę. A to tylko ta linia ma się tutaj tak kręcić, dobra. W drugą stronę, rzeczywiście, będzie tutaj przystanek. Kolejny jedzie tutaj. 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 Teraz. Tu miał być przystanek, dokładnie. Ty, kurczę. Tu. Tu. Jacy zadowoleni. W sumie to się nie dzieje, bo to jest ich pierwsza komunikacja w tym miejscu. W tej dzielnicy. No, pociągi metrów są rzeczywiście, ale one tak nie mogą dotrzeć wszędzie, więc... Więc to im się trochę bardziej przydaje. Tutaj nie już. Mega, jeżeli tutaj nie ma żadnego przystanku... Nie da, to tutaj będzie po prostu dłuższy odcinek. No. Bloki. Mamy już własną linię. Turystyczne, te tury i takie tam. Na razie tym się nie zajmujmy. Nasze patki dzisiaj jakoś tam nie podbijały nikogo serc. Czekaj, zanim skończymy, zmieńmy kolorek naszej linii bambajowej, tej co teraz stworzyliśmy, na taki... taki kolorek. Tak, żebyśmy mogli je tutaj wyróżnić. Zobaczmy, jak tam ludzie przychodzą do tego. No, jesteśmy blisko. Jesteśmy naprawdę już blisko wbicie kolejnego poziomu. Nasza farming... Będziemy walczyć z tym, żeby on tutaj coraz lepiej działał. Szkladnia. Ja tego dzisiaj nie budowałem, co mi się wydaje. Ale bym tutaj nie chciał żadnej szkladni, szczerze. Dziś się tym zajmowaliśmy. Tak, tutaj zaczynamy powoli wypełniać tutaj całą tą planszę. Mam nadzieję, że to będzie całkiem dobrze tutaj szło. No i tutaj to też. Poczekajcie, bo mamy już trochę forsy, to już skończymy to sobie tutaj.
the pile of crumbled sticky brownies adventurously named. Ty się nie chcesz przedstawić. Tak, wiem, że to jest problem z tym gruntem, ale... ale bym chciał sobie to tutaj postawić. Pojedziesz teraz? Okej, dobra, a spróbujmy w drugą stronę w takim wypadku. Dobra. Powiedzmy, wiecie, jak nie w jedną, to w drugą, tak? Nie ma tak, że nie da się jej w ogóle. Ale może czasami rzeczywiście. Może pole... albo to? Okej, dobra, niech będzie już. Proszę bardzo. Młyn. Młyn. Tu sobie zróbmy w dół zjazd. Nie. I tu jeszcze jeden młyn by wszedł? Nie, tu już nie wejdzie. Pole? Nie. Czekaj. Pole? Nie wchodzi. Dodajmy sobie ten budynek do rozbudowy. Poczekaj, zapisywanie. No on tu wejdzie. Ja. Czekaj. No dokładnie. Wchodzi wszędzie dosłownie. On to jest akurat taki fajny, bo jego można dużo poustawiać w małych miejscach. No i jeszcze się wszyscy cieszą. Tak, tutaj wstawiliśmy tutaj dwa młyny, a tak, żeby tutaj podkręcić trochę atmosferę, a poza tym nie powinno tego strasznie być tutaj złe. No, tu sobie wyrównywanie tego gruntu będzie chwilę trwać, bo to jest jedno z właśnie najbardziej irytujących narzędzi. Już nie mówiąc o tym, że mamy zapełniony nasz bank. No, czekajcie, gdzieś tu sobie po prostu powiedzmy, że wyrzucę. Dobra. Mam nadzieję, że się nam się podobało. Tak tu trochę sobie pokręciliśmy przy tym, ponieważ chwilę już pograliśmy, poczekajcie, zobaczmy sobie, jak tam nasze linie sobie radzą. Bo jeszcze nasze linie bambajowe, co prawda, mogą nie dojechać, ale mogę się założyć, że już są ludzie czekający. No trochę, myślałem, że będzie trochę większe fanfary będą, okej. I druga to jest ta niebieska. Ta. A niebieska? Okej, 30 osób gdzieś jest, tutaj. No tak, bo to jest takie centrum, gdzie nie ma żadnej komunikacji innej oprócz tego. Dobrze, mam nadzieję, że ci się podobało. Jeśli tak, możecie zostać chłopkutem. No i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Prawdopodobnie to będzie awizm już poza prawem. W czwartek, jeżeli mi się nic nie przytrafi i internet będzie jako tako działać. Cześć! Kurczę, 37 minut.